25 stycznia we wrocławskim Zoo na świat przyszło dwoje osobników pewnego gatunku, którego przedstawiciele w naturalnym środowisku występują na terenie Afryki, a swoim wyglądem przypominają duże chomiki. Zaraz z kamerą udam się do tego oto budynku, gdzie przedstawię Państwu nowych mieszkańców wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Arabowie nazywają je bezuchymi królikami, tak mi się spodobało. Żyją w północnej Afryce na skalistych terenach, nie kopią nor. To jest ciekawe, a znajdują szczeliny skalne i się w nie wciskają. Mowa o gryzoniach, jakimi są gundie. Ich nazwa w języku arabskim oznacza opiekuna. Maluchy, które od niedawna żyją we wrocławskim zoo, czują się tu naprawdę dobrze. Wybieg, na który patrzymy, wewnętrzny, idealnie wręcz odzwierciedla warunki naturalne tych zwierząt, więc czują się wspaniale. Zresztą ciekawostką jest to, że maluchy już zaledwie po dwóch dniach świetnie wspinają się po skałach. Ja zachęcam zwykle zwiedzających do tego, żeby spróbowali zrobić zdjęcie, najlepiej obydwu maluchom naraz. No, nie jest to proste. Gundie nigdy nie piją, a wodę pozyskują jedynie z pożywienia. Co więcej, mają nietypowe zachowania, które w naturze niejednokrotnie pozwalają im przetrwać. W sytuacji zagrożenia po prostu udają martwe. Z kolei o tym, że te afrykańskie gryzonie nie mają problemu ze znalezieniem kryjówek, wiele razy przekonali się nie tylko pracownicy zoo, ale i zwiedzający. Często zwiedzający przychodzą i nie zauważają tych gundii tutaj. Przychodzą, mówią, pusto, klatka. Trzeba się rozejrzeć, tam jest około 11 osobników, znaczy w tym momencie dwa małe, no to 11. Więc trzeba rozejrzeć się po całości i zobaczyć, na górze siedzą często, na dole gdzieś tam. Czyli to jest taka ich metoda ochrony, tak dbają o swoje bezpieczeństwo, że po prostu udają, że ich nie ma. Tak, to jest najlepsza metoda, bo naprawdę ich nie widać. Te skałki są w znacznie innym kolorze niż one, a mimo wszystko nie są zauważalne. Gundie uważane są za gatunek powszechny w środowisku naturalnym, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, ile tych zwierząt żyje na wolności. Gundie nie należą do bezpośrednio zagrożonych gatunków, natomiast dość szybko spada ich populacja. Niestety jest też problem z ich policzeniem. Powodem jest to, że ich populacja waha się w zależności od dostępności pokarmu, no i ich temperament. Są płochliwe i do tego bardzo szybkie, więc jak najbardziej należy się o nie martwić. No bo w tej chwili nie wiemy dokładnie, ile ich jest i nie wiemy też, co będzie za 10 lat. Piotr Błachut, Echo 24.